Rozdział ósmy Na wykopaliskach u Zaliczki. Dlaczego pan Pałko musi milczeć? Czy pan Karol jest detektywem? Odnaleziona czaszka? Czy rozpocznie się śledztwo? Bunkry w lesie? Znowu ta gniewna dziewczyna? Kości w bunkrze? Kto mnie śledzi? Pułapka. I co dalej z dziewczyną? Ekspedycja antropologiczna rozpoczęła pracę w dwóch miejscach. W parku nad stawem gdzie wiosną bieżącego roku, podczas kopania przewodów kanalizacyjnych do szkoły rolniczej, odkryto kilkanaście starych szkieletów ludzkich i nad rzeczką koło mostu. Tutaj, przed dwoma laty, jeden z mieszkańców miasteczka próbował nakopać piasku do budowy domu i również natrafił na kości ludzkie. Ekspedycja antropologiczna przybyła więc do miasteczka, aby dokonać prac badawczych w obydwu miejscach i ustalić, czy nie kryją one starych cmentarzy, interesujących dla nauki? O tym wszystkim opowiedziała mi pani magister Alina Zaborowska, owa wysoka, w średnim wieku blondynka, gdy po spokojnie przespanej na wyspie złoczyńców nocy znowu przeniosłem się ze swym namiotem w pobliże obozu ekspedycji. Zaliczka bardzo ucieszyła się na mój widok. Wszyscy dworowali sobie ze mnie, że wypłoszyłam pana. Lecz pan jednak powrócił do nas i pozostanę tutaj na dłużej, zapewniłem ją. Muszę przecież spełnić obietnicę i przewieźć panią swym pokracznym autem. Zostanę zresztą tutaj nie tylko dlatego, po prostu znudziła mi się już samotność. Zaliczka poważnie pokiwała głową na znak, że dobrze mnie rozumie. A ponieważ w rozmowie z panią magisterę Zaborowską wyraziłem zainteresowanie wykopaliskami, zaliczka zaprosiła mnie na dyrzekę. Bo jakkolwiek zaliczka była przerażająco chuda i wyglądała bardzo niepoważnie ze swoimi śmiesznymi warkoczekami, okazało się, że jest studentką czwartego roku antropologii i to podobno bardzo zdolną. Jej to powierzono doglądanie wykopaliska nad rzeczką i przydano do pomocy dwóch młodych studentów spośród tych, co to mnie wypędzili z półwyspu Reszta ekipy naukowej pod kierunkiem pani magister, kierownika ekspedycji przeprowadzała wykopaliska w parku koło pałacu Ziedzica Dunina. Zaraz po śniadaniu, aby okazać zaliczce swą sympatię, poszedłem obejrzeć prowadzone przez nią pracę. Oto piaszczysta droga od lasu do miasteczka przeskakuje mostkiem wąską i krętą rzeczułkę. Tuż za nią po lewej stronie znajduje się niewielki pagórek, na którym rośnie kilka starych dębów, dookoła zaś pagórka rozciągają się pola. Pagórek jest więc jakby zielonkawą wysepką wśród pól. Na pagórku leży kilka dużych głazów, podobno było ich tu kiedyś więcej ale zabrano je do budowy domów w miasteczku. Ekspedycja antropologiczna wynajęła kilkunastu robotników do pracy przy wykopach. Trzech robotników przydzielono za a poza tym do pracy zjawiły się dwa zastępy z chówca harcerskiego obozującego w lesie. Nie dostrzegłem wśród nich żadnego z mych znajomych uczniów, zapewne otrzymali jakieś inne zadanie. Pagórek przecięto dość głębokim i szerokim wykopem. Nie ujawnił on jednak żadnego szkieletu. Stwierdzono natomiast, iż na szczycie wzgórka stało jakieś drewniane stare zabudowanie, które zniszczył pożar. Starsi mieszkańcy miasteczka opowiadają, wyjaśniła mi zaliczka, że piaszczysta droga stanowi stary trakt do dawnego brodu przez Wisłę. Tutaj zaś nad rzeczką stała stara, bardzo stara, może trzechsetletnia karczma, która spaliła się przed pięćdziesięciu laty. Trudno wyjaśnić, dlaczego właśnie tutaj odkopano kości ludzkie. Być może zdarzyła się tu kiedyś jakaś potyczka, zginęło kilku ludzi i zakopano ich w pobliżu karczmy. A w którym miejscu znaleziono kości? spytałem. Po drugiej stronie pagórka. Właśnie dziś rozpoczniemy tam wykop, bo najpierw chciałam zbadać sam pagórek. Odrzekła zaliczka. Usiadłem pod starym dębem. Mimo, że wczoraj po południu i przez całą noc padał deszcz, dzień wstał pogodny, słoneczny i ciepły. Deszcz pozostawił tylko w powietrzu jakby delikatną mgiełkę. Słońce było trochę zamglone i rozmazane. Od strony miasteczka nadszedł tęgi, niski starszy pan w okularach, z grubym szkicownikiem w ręku. To jest pan magister Henryk Opałko. Przedstawiła mi go zaliczka. Pracownik naszego zakładu antropologii, plastyk, wybitny znawca anatomii ludzkiej. Specjalizuje się w odtwarzaniu wyglądu człowieka na podstawie czaszki. Pisze na ten temat wielką rozprawę naukową. Przywitałem się bardzo uprzejmie z panem Opałką. Skłonił się i w milczeniu uścisnął moją rękę. Niech pan się nie dziwi, jeśli zamiast słownej odpowiedzi na jakieś pytanie odpisze panu albo namaluje obrazek, rzekła zaliczka. Pan magister Opałko przemawia tylko za pomocą pisma obrazkowego. Jest zobowiązany do zupełnego milczenia. Uśmiechnąłem się grzecznie, ale nic z tego nie rozumiałem. Zaliczka poczęła mi więc tłumaczyć. Pan magister Opałko słynie na uniwersytecie jako największy gaduła. Traf zdarzył, że w kwietniu wybraliśmy się gromadką do kina. Pan Opałko twierdził, że w kinie wolność grają filmy pod tytułem Eldorado, a my, że grają tam historię groźnego Billa. Wywiązała się dyskusja, bo nikt z nas nie miał pod ręką gazety. Nikomu też nie chciało się zejść do kiosku, żeby ją kupić. W rezultacie zrobiliśmy zakład na dość dziwnych warunkach. Jeśli my przegramy zakład, kupimy panu opałce bukiet czerwonych róż, bo takiego bukietu zażądał. Jeśli zaś on przegra, nie odezwie się ani słowem podczas ekspedycji wykopaliskowej. Był tak pewny wygranej, że przystał na te surowe warunki. No i przegrał, dokończyłem. Przegrał, roześmiała się zaliczka. Pan opałko odciągnął mnie na bok, otworzył swój szkicownik i przy pomocy kilkunastu kresek wyrysował okropnie długą i chudą jak szkielet dziewczynę ze śmiesznie fajtającymi warkoczykami. Twarz tej szkarady uczynił jeszcze szkaradniejszą, potem tej chudej osobie dorysował miotłę i wysłał ją na łysą górę. Teraz spojrzał na mnie pytająco. Kiwnąłem głową, że wiem, o kogo mu chodzi. To była zaliczka, zaliczka jako szkaradna wiedźma. Drogą od strony miasta nadjechała dorożka. Kilka takich dorożek miało postój koło przystanku autobusów PKF w miasteczku. Dorożka zatrzymała się obok pagórka, na którym oglądałem rysunek pana opałki. Zeskoczył z niej szczupły, elegancko ubrany brunecik o wąskiej twarzy lisa. Chciałbym porozmawiać z panami antropologami, powiedział do mnie. Wskazałem palcem pana opałkę. Pan jest antropologiem, tak, zapytał brunecik. Pan opałko wskazał palcem zaliczkę, zaglądającą do wykopu. Brunecik żachnął się. A panowie to co, niemowy? Pan opałko pokręcił przecząco głową na znak, że umie mówić. To czemu się pan nie odezwie? Spytał brunecik. Wtedy pan opałko wzruszył ramionami. Brunecik aż zaczerwienił się ze złości. Powiedziałem. Ten pan umie mówić, ale teraz nie chce. Pan wybaczy. A ja myślałem, że panowie są antropologami, rzekł brunecik. Skinąłem głową. Ten pan, wskazałem znowu opałkę, należy do obozu antropologów. Natomiast ta panienka. Ale właśnie zbliżyła się do nas zaliczka, zaintrygowana osobą, która przyjechała dorożką. Karol jestem. Karol W. Przedstawił się jej brunecik, głośno całując ubrudzoną ziemią dłoń zaliczki. Rozmawiałem już z panią magisterę Zaborowską, spotkałem ją w mieście i zezwoliła mi, abym zamieszkał w waszym obozie nad rzeką. O, mam ze sobą namiocik składany, zastrzegł się. Przyjechałem tu na wypoczynek. Będę łowił ryby. Pani magister obiecała że umożliwi mi stołowanie się w waszym obozie i dlatego tak bardzo chciałbym z wami zamieszkać. Zaliczka zlustrowała elegancki strój pana Karola. Zapewne doszła do wniosku, że pan Karol jest nie tylko elegancki, ale i bardzo przystojny, bo uśmiechnęła się mile. Ach, wiem, zawołała nagle, pan jest zapewne owym detektywem, który miał do nas przyjechać. Detektywem zdumiał się pan Karol. Zaliczka zakryła dłonią usta. Przepraszam bardzo, tak mi się to wyrwało, tłumaczyła się zawstydzona. Zapomniałam, że o tym nie wolno nikomu mówić. Ale pan będzie dyskretny, prawda, zwróciła się do mnie. Oczywiście, proszę pani, przyrzekłem. Pan Karol skłonił się uprzejmie. Na moją dyskrecję także może pani uczyć powiedział z powagą. Zaliczka znowu się uśmiechnęła ale tym razem filuternie O, pan na pewno będzie dyskretny, bo pan właśnie jest owym detektywem od razu pana rozpoznałam. Wiem, że pan musi temu zaprzeczać, ale to i tak mnie nie przekona. No dobrze. Nie mówmy o tym więcej. Proszę swoje rzeczy zawieźć do naszego obozu nad rzekę. Wprawdzie jest tam bardzo ciasno, ale myślę, że mały namiocik jakoś się wciśnie między nasze ogromne namioty. Bardzo pani dziękuję. Pan Karol znowu pochylił się ku brudnej dłoni i zaliczki. Raptem jak spod ziemi wyrośli chłopcy z zastępu łuczników. Wilhelm Tell oprócz swej kuszy dźwigał pod pachą jakiś przedmiot owinięty w gazetę. To dla pani, rzekł, wręczając paczkę zaliczce. Zaciekawiona dziewczyna rozwinęła gazetę. Naszym oczom ukazała się duża czaszka ludzka. Boże drogi! jęknął pan Karol. Na zaliczce oczywiście widok czaszki ludzkiej nie zrobił najmniejszego wrażenia. Miała z nimi ciągle do czynienia. Gdzie znaleźliście ją, chłopcy? spytała. W lesie. W starych okopach wyjaśnił Wilhelm Tell. Pani nam powiedziała, że badacie czaszki ludzkie, więc przynieśliśmy. Może się Wam przyda do Waszych badań? Zaliczka wzruszyła ramionami. Widzę. Że będę musiała zrobić pogadankę o antropologii. Oczywiście, badamy czaszki ludzkie, ale interesują nas tylko czaszki wykopane z grobów, nie pierwsze lepsze znalezione w lesie. Ważne jest dla nas, z jakich czasów taka czaszka pochodzi, z jakiej okolicy i tak dalej. Kiedyś Wam to dokładnie wytłumaczę. Odezwałem się. Jest czaszka zabitego człowieka i jest detektyw. Więc pewnie zaraz rozpocznie się śledztwo. Czy pan to powiedział do mnie? burknął pan Karol Tak jest, do pana. Więc odpowiemy panu, że po pierwsze nie jestem detektywem a po drugie skąd pan wie, że to czaszka zabitego człowieka? Proszę spojrzeć widać na niej pęknięcie. Ten człowiek zginął na skutek tak silnego uderzenia w głowę, że mu pękły kości czaszki. Obejrzeli czerep, stwierdzili, że to prawdopodobne. No to co? Znowu burknął pan Karol. Czaszkę znaleziono w starych okopach. Pewnie to jakiś zabity żołnierz. A tak, tak, przyświadczyli chłopcy z zastępu łuczników. W starych okopach leżał i szkielet, i ta czaszka. Pan Opałko zabrał czaszkę z rąk zaliczki. Zawinął ją w gazetę, wsunął pod pachę i bez słowa powędrował w stronę obozu antropologicznego. Pan Opałko zapewne zechce dorobić twarz tej czaszce, wyjaśniła zaliczka chłopcom. Do tej pory nie wykopaliśmy jeszcze żadnej, więc panu Opałce się trochę nudzi. Zajmie się Waszym znaleziskiem. Wilhelm Tell mrugnął do mnie okiem. Dał mi do zrozumienia, że chciałby ze mną pogadać gdzieś na boku. Zeszedłem więc z pagórka, a chłopcy poszli za mną. Szukaliśmy obozu kłusowników, opowiadał mi Wilhelm Tell. Można powiedzieć, że zwiedziliśmy cały las od jednego krańca do drugiego. Obozu kłusowników nie znaleźliśmy, ale to nie znaczy, że go tam nie ma. Las przecięty jest dwoma rzędami okopów i bunkrów z II wojny światowej. W jednym z nich leżał szkielet ludzki, więc jak widać z tego, ludzie tam nie zaglądają, bo pewnie by zakopali te kości w ziemi. Kto wie, czy w jednym z takich starych bunkrów nie znajduje się kryjówka kłusowników? Zastanowiłem się chwilę. Macie rację, chłopcy. Jesteście na dobrym tropie. Nie zaprzestaniecie chyba poszukiwań? O, nie zawołał sokole oko. Przyklęknął i począł w koło obwąchiwać swym długim nosem co miało zapewne znaczyć, że jest jak myśliwski pies, który wpadł na trop zwierzyny. Zapytałem ich jeszcze. W której stronie lasu znajdują się owe bunkry, i którędy należy do nich iść. Opisali mi szczegółowo drogę, powiedzieli, że w miejscu, gdzie znaleźli czaszkę, pozostawili znak w postaci krzyżyka z dwóch łamanych gałęzi. Teraz chłopcy zwrócili uwagę na wykop. Robotnicy odkryli w ziemi coś w rodzaju prostokąta ułożonego z dużych płaskich kamieni. To stara studnia. Stwierdziła zaliczka. Jaka to studnia, skoro w niej kości ludzkie leżą? zawołał jeden z robotników, trzonkiem łopaty wydobywając z ziemi piszczel ludzki. Może to grób skrzynkowy, zastanowiła się zaliczka. W okresie kultury pomorskiej chowano szczątki ludzkie do grobów zbudowanych z głazów na podobieństwo dużej skrzyni. Tylko, że wtedy panował zwyczaj palenia zwłok i prochy zsypywano do urny. Zaczęto ostrożnie odgarniać ziemię z kamiennego prostokąta. Odnaleziono kości miednicy, kręgosłupa, a potem czaszkę. Malutkimi szufelkami odsłonięto wreszcie cały szkielet, który w owym prostokącie spoczywał w bardzo nienaturalnej pozycji. Skurczony, powyginany, jakby siłą tam został wepchnięty. Ta praca trwała bardzo długo, aż do południa. Pan Karol zdążył się już zagospodarować w obozie antropologicznym. Między wielkie namioty ekspedycji wcisnął swój dwuosobowy czerwony namiocik, co stwierdziliśmy, gdy zaliczka ogłosiła koniec dnia roboczego i wraz ze swymi pomocnikami ruszyła do domu na obiad. Ja także zająłem się przygotowaniem obiadu i tak czas zeszedł mi aż do czwartej po południu. Dopiero o tej porze wyruszyłem do lasu, aby obejrzeć odnalezione przez harcerzy bunkry. Tak, wpadli na właściwy trop, rozmyślałem wędrując z krajem lasu równolegle do brzegu rzeki, bo tędy właśnie kazali mi iść łucznicy. Skoro w lesie znajdują się stare bunkry, to chyba właśnie w takim bunkrze najłatwiej było kłusownikom urządzić sobie kryjówkę. Bunkry budowano chyba dla kilku, a może nawet kilkunastu żołnierzy, są więc zapewne przestronne. Można w nich zrobić posłania i przebywać przez dłuższy czas. Kłusownicy być może starannie zamaskowali wejście do bunkra, a ponieważ sam bunkier w ciągu tylu lat zdołał obrosnąć krzakami, odkryć go będzie bardzo trudno. Raptemasz przystanąłem, tknięty niespodziewaną myślą, jeśli bunkry te pochodzą z 1939 roku, kto wie, czy w którymś z nich dziedzic Dunin i gajowy Gabryszczak nie schowali bezcennych zbiorów. Ścieżynka doprowadziła mnie do niewielkiej zagrody. Las zbliżał się w tym miejscu aż do brzegu rzeki. Zagroda zajmowała niewielką przestrzeń między wodą i lasem. Mały drewniany domek. Niewielka, niska obórka i maleńkie podwórze otoczone drewnianym płotem. Tuż nad brzegiem rzeki pasła się krowa, pod płotem walały się stare boje rzeczne, na ścianie domku wisiało na gwoździu koło ratunkowe. To jest mieszkanie człowieka, który zapada światła na bojach rzecznych, pomyślałem. Tu mieszka ten, który tak rozgniewał się, gdy z wyspy złoczyńców usłyszał wołanie barabasz. Wydało mi się, że byłoby dla mnie bardzo pożyteczne, gdybym poznał bliżej owego człowieka. Pchnąłem więc furtkę i wszedłem na podwórko. Powitało mnie głośne ujadanie psów zamkniętych w obórce. Wywabiona, psim szczekaniem, natychmiast pojawiła się na progu domu młoda dziewczyna. Ta sama, która odwiedziła mnie na wyspie złoczyńców i rozkazała mi, Abym wyniósł się z niej jak najszybciej. Dzień dobry, pani, powitałem dziewczynę. Zmierzyła mnie spojrzeniem pełnym złości. Czego pan chce? Po co się pan tu kręci? Powiedziała z gniewem. Niech się pan stąd wynosi, bo spuszczę psy z łańcucha. O Boże, jęknąłem. Nie zdążyłem jeszcze wyjaśnić, co mnie tu sprowadza a pani już straszy mnie psami. Zobaczyłem pasącą się krowę i przyszedłem spytać, czy nie zechciano by mi tu sprzedać trochę mleka. Nic pan nie kupi. Niech się pan stąd wynosi. Oczywiście, że się wynoszę. Gdybym wiedział, że pani tu mieszka, przenigdy nie odważyłbym się postąpić kroku na podwórko, to mówiąc odwróciłem się na pięcie i opuściłem zagrodę. Zatrzasnąłem za sobą furtkę. Dlaczego ona mnie tak nienawidzi? Medytowałem, wędrując przez las. Spotkanie to, choć niemiłe, przyniosło mi jednak pewną korzyść. Dowiedziałem się, gdzie mieszka dziewczyna, która odwiedziła mnie na wyspie złoczyńców. Mogłem przypuszczać, że pozostaje ona w jakimś związku z człowiekiem, który zapalał światło w bojach rzecznych. Może to jego córka, pomyślałem. Być może podejrzewa, że to ja właśnie prześladuję jej ojca wołaniem, barabasz, i dlatego pała do mnie taką niechęcią. Przekroczyłem piaszczystą drogę, którą jechałem kiedyś samym, i znalazłem się w nieznanej mi części lasu. Najpierw był szmat wysokopiennego, sosnowego starodrzewu, a później świerkowy zagajnik. Przecięte głębokim rowem przeciwczągowym. Ten właśnie rów zapewne rozpoczynał system umocnień. Rów był głęboki, o stromych brzegach, a ponieważ las w tym miejscu leżał dość nisko, rów wypełniała woda, czarna i śmierdząca od gnijących w niej liści. Rozciągał się on chyba na dość dużej przestrzeni, przeskoczyć go wydawało się niemożliwością. Dopiero po dłuższej wędrówce brzegiem rowu odnalazłem coś w rodzaju kładki, kilka grubych żerdzi przerzuconych nad wodą. Po drugiej stronie rósł także świerkowy młodnik, w którym można było dostrzec zarosłe trawą ślady po okopach i gniazdach karabinów maszynowych. Pośród okopów, co kilkadziesiąt metrów, znajdowały się bunkry. Najpierw trafiłem na schrony zbudowane z drewnianych bali teraz już pognitych dachy ich były zapadnięte wnętrza do połowy zasypane ziemią i ze zeschłymi liśćmi niektóre bunkry stały się siedliskiem dzikich królików w jednym z nich zamieszkał lis przed napół zawalonym wejściem leżały kości zwierzęce i skrwawione pióra jakiegoś ptaka odkryłem także kilka bunkrów zbudowanych z żelbetonu ich potężne konstrukcje zostały starannie osypane piaskiem i obłożone darnią, a potem zasadzono tu krzewy i młode świerki. Stanowiły jakby maleńkie pagórki spoglądające w stronę rzeki pustymi oczodołami, w których zapewne znajdować się miały lufy karabinów maszynowych lub małokalibrowych działek. W tylnej części bunkrów dostrzegłem ciężkie, żelazne drzwi, teraz otwarte. Świecąc zapałką zaglądałem do wnętrza, ale wszędzie stała woda. Żaden z nich nie mógł więc służyć zakryjówkę dla kusowników. I znowu bunkier drewniany. Na nim dwie skrzyżowane gałęzie. Obok wielki kopiec dużych czerwonych mrówek. To tutaj łucznicy odnaleźli szkielet ludzki i czaszkę, pomyślałem. Wejście do bunkra było niskie. Musiałem przyklęknąć, aby zajrzeć do wnętrza. I natychmiast cofnąłem się z powrotem, bo kilka czerwonych mrówek błyskawicznie wdrapało się na moje nogi i poczęło mnie kąsać w łydki. Mrówki objęły w posiadanie wnętrze bunkra. Zapaliłem zapałkę i znowu zajrzałem do ciemnego wnętrza. Ta krótka chwila pozwoliła mi zobaczyć bielejące w bunkrze kości ludzkie. Strząsnąłem mrówki z nóg, wyprostowałem się. I nie wiem dlaczego ogarnęło mnie bardzo nieprzyjemne uczucie, jakby groziło mi jakieś niebezpieczeństwo, jakby gdzieś za ścianą młodych świerków czaił się ktoś mi wrogi. Wydało mi się, że las, w którym się znalazłem, jest ponury i pełen grozy. To zapewne ów szkielet ludzki wywołał we mnie takie uczucia, pomyślałem. Ale nie potrafiłem pozbyć się wrażenia, że grozi mi niebezpieczeństwo, że gdzieś między gałęziami drzew wypatrują mnie czyjeś oczy. Powędrowałem kilkanaście kroków w stronę zalanego wodą rowu przeciwczołgowego. Usiadłem na jego krawędzi i zapaliłem papierosa. Ten szkielet, rozmyślałem, nie powinien mnie niepokoić. Zapewne kiedyś toczyła się w tym miejscu zacięta bitwa w której poległo wielu żołnierzy. W jednym z bunkrów, być może zasypanym przez wybuch pocisku, pozostały zwłoki. Potem deszcze spłukały ziemię z bunkra, otwarły do niego wejście i ukazały szkielet. Nie, nie ma się co zastanawiać nad tą sprawą. Wstałem z ziemi i odwróciłem się twarzą w tę stronę, skąd przed chwilą przyszedłem. Wydało mi się, że jakiś cień zamajaczył między świerkami. Cień ten natychmiast znikł, a potem rozległ się trzask złamanej gałązki. Ktoś mnie śledzi, zorientowałem się. Zapadł już wieczór. Byłem sam w najbardziej oddalonej i bezludnej części lasu. Wyznaję, że przeląkłem się trochę owego śledzącego mnie człowieka. Szybkim krokiem skierowałem się wzdłuż rowu aż do żerdzi przerzuconych nad wodą. Przebiegłem po żerdziach na drugą stronę rowu. Tu zatrzymałem się na chwilę. Poczekaj, już ja cię urządzę. Zaśmiałem się w duchu. Chwyciłem końce żerdzi i przesunąłem je do przodu w ten sposób, że ledwo się trzymały drugiego brzegu. Zapadł już zmrok, ten, który mnie śledził. Powinien nie zauważyć, że żerdzie są słabo zamocowane. Jeśli nieostrożnie stąpnie na mostek, żerdzie zsuną się po piasku i ów śledzący mnie osobnik wpadnie w wodę. Zniknąłem w lesie, zatoczyłem spory łuk i, skradając się, zawróciłem w stronę rowu. Dzieliło mnie od niego kilkanaście metrów, gdy usłyszałem najpierw cichy okrzyk. A potem rozległ się trzask łamiącej się żerdzi i głośny plusk wody. Ktoś wpadł w przygotowaną przeze mnie pułapkę. Na czworakach, abym nie został zauważony, podkradłem się nad krawędź rowu. Ostrożnie wyjrzałem, i mimo coraz bardziej gęstniejącego mroku, zobaczyłem wystającą ponad powierzchnią brudnej wody głowę dziewczyny. Tej samej. Która odwiedziła mnie na wyspie złoczyńców, tej samej, która wypędziła mnie z zagrody nad Wisłą. A więc śledziła mnie od chwili, gdy zatrzasnąłem za sobą furtkę domu, w którym mnie tak nierzeczliwie przyjęła. Gdy ochłonęła ze strachu, poczęła, ociekając wodą, wdrapywać się na brzeg. Był on jednak w tym miejscu bardzo stromy i dziewczyna chyba ze trzy razy ześliznęła się w wodę. Wyszedłem z lasu, przyklęknąłem na trowem i podałem dziewczynie rękę. Przyjęła moją pomoc, choć przez chwilę widziałem w jej oczach wahanie. Wygramoliła się na brzeg i tu przykucnęła, chwyciwszy się dłońmi za kostkę lewej nogi. Zdaje się, że zwichnęłam nogę, jęknęła. Mój Boże, westchnąłem. Gdybym wiedział, że to pani mnie śledzi. Przenigdy nie urządziłbym tej pułapki na rowie. Więc to była pułapka? Pan przesunął Żerdzie. Krzyknęła z wściekłością. Chciała się zerwać, ale ból w kostce zatrzymał ją na miejscu. Rozłożyłem ręce gestem mającym wyrażać największą skruchę. Było mi naprawdę żal tej dziewczyny. Ubranie miała przemoczone, oblepione mułem i gnijącymi liśćmi gdybym wiedział, że to pani. Pan jest. Pan jest, powtarzała, szukając słowa, które najtrafniej miało wyrazić to, co o mnie sądzi. Pan jest, podły. Wzruszyłem ramionami. Nie rozumiem, dlaczego moja osoba budzi w pani taki gniew. Co ja złego pani zrobiłem. Przecież nie zna mnie pani, nie wie pani, kim jestem, czemu więc odnosi się pani do mnie aż z taką wielką niechęcią? Dlaczego uważa pani, że jestem podły? Pan jest. Pan jest. Znowu szukała jakiegoś mocnego słowa. Pan jest. Wstrętny. To prawda, że przeze mnie wpadła pani do wody i upadając skręciła nogę w kostce. Ale po pierwsze, nie wiedziałem, że to pani mnie śledzi. A po drugie, dlaczego mnie pani śledziła? Zacisnęła dłonie w pięści, jakby zamierzała rzucić się na mnie. Niech pan sobie stąd idzie. Nie dość, że przez pana skręciłam nogę i zmoczyłam się w rowie, to jeszcze drwi sobie pan ze mnie. Najgrawa się pan, wiedząc, że jestem bezradna i bezbronna. I oczywiście rozpłakała się. Ładna historia, pomyślałem zmartwiony, bo nie lubię widoku płaczących dziewcząt. Niech się pan wynosi. Niech pan stąd idzie, wołała histerycznie. Poczekałem, aż się trochę uspokoi i rzekłem. Po pierwsze, nie mogę stąd odejść. Ponieważ pani skręciła nogę w kostce i nie zdoła pani bez mojej pomocy dostać się do domu. Po drugie, zapadła już noc. Robi się coraz chłodniej, a pani ma przemoczone ubranie. Zaziębi się pani. Po pierwsze. Po drugie. Po trzecie, przedrzeźniała mnie. Po pierwsze, nie potrzebuję pana pomocy. Po drugie, nie potrzebuję pana łaski. Po trzecie, niech się pan wynosi. Spróbowała wstać i postąpić krok. Syknęła z bólu i natychmiast z powrotem usiadła na trowem. No, widzi pani, rzekłem zostanie pani sama i wilki panią zjedzą. Tu nie ma wilków. Ludzi tu także nie ma. Całą noc w lesie. W mokrym ubraniu BRR. Aż wstrząsnąłem się na samą myśl o podobnej sytuacji. Nie potrzebuję od pana żadnej łaski, powiedziała. Ale już bez przekonania. Nie dziwiłem się temu. Rzeczywiście, w lesie już zapadła noc. Zrobiło się chłodno. Na pani miejscu odezwałem się przyjąłbym pomoc nawet od najgorszego wroga a ja naprawdę nie uważam się za pani wroga. Nie znam pani, nic o pani nie wiem. Nie odezwała się. No, chodźmy, powiedziałem zachęcająco. Zastanawiała się jeszcze przez długą chwilę. Jak pan sobie wyobraża naszą wędrówkę? Przecież sama nie zdoła mi iść, a pan nie wydaje mi się aż tak mocny, żeby mnie wziąć na plecy. Hm. chrząknąłem urażony, bo powiedziała to z ironią. Zawsze bolałem nad tym, że nie odznaczam się dużą siłą fizyczną. Co tu dużo gadać, jestem słabeusz. Chuchrak. Proszę pani, rzekłem, nie zamierzam nieść pani przez cały las, bo do tego trzeba by siłacza. No, taka znowu ciężka to ja nie jestem. Wydaje mi się, że mógłbym na barana ponieść panią kilkadziesiąt metrów? Oczywiście, z przystankami, zaznaczyłem. Pani zna ten las, proszę powiedzieć, gdzie tu jest najbliższa droga lub przesieka. Doniosę tamę panią i pozostawię. Pobiegnę po swoje auto i przyjadę po panią. Zgoda? Dobra, powiedziała ostrożnie, podnosząc się z ziemi.